ball. Kobe, the acrobatic finish. And a chance for a three-point play. Podsumowanie minionej nocy w NBA z przerwą na żądanie. Zaczynamy od wizyty w Portland, gdzie Trail Blazers podejmowali Denver Nuggets i zgodnie z czwartkową tradycją emocje w hali Rose Garden były do ostatnich sekund. Zaczynając jednak od początku, to już pierwsza kwarta dała nam sporo dobrej koszykówki, szczególnie po atakowanej stronie parkietu. Nuggets trafili wtedy 57% rzutów z gry, a gospodarze także nie mieli się czego wstydzić i niemal co drugą próbę zamieniali na punkty. Ofensywa Blazers skręciła się przede wszystkim wokół Wesleya Matthewsa, LaMarcusa Aldridge'a i Damiena Lillarda, bo dość powiedzieć, że tylko jedna z 12 udanych akcji odbyła się bez ich udziału. Tyle samocelnych rzutów oddali ich rywale, a tam mózgiem drużyny był Tay Lawson, mający 7 punktów i 7 asyst, z których najczęściej korzystał rezerwowy Anton Randolph, zamieniając je na dodatkowe 9 oczek. Nuggets prowadzili po pierwszej kwarcie 30-27, a jeszcze bardziej zadowoleni byli w drugiej odsłonie, kiedy trafili 6 z 8 trójek, co w połowie było zasługą Nate'a Robinsona, mającego w tej części gry 13 punktów. Świetna skuteczność z załuku sprawiła, że Denver zaczęli uciekać Portland i po tym rzucie Wilsona Chandlera na 5 minut przed przerwą mieli już 12 punktów przewagi. Goście byli lepsi 51-39, ale minęło zaledwie 139 sekund i Blazers po serii 9-0 wrócili do poprzedniego stanu rzeczy, czyli tylko 3-punktowej straty. Wtedy Nuggets znów dali znać o swojej celności z załuku, bo najpierw Randy Foy trafił po podaniu Antonego Randolpha, a za chwilę role się odwróciły i to obrońca wystąpił jako asystent, a rezerwowy w roli strzelca. Co na to Blazers? Strat do przerwy co prawda nie odrobili, ale za to Damian Lillard umiejętnie rozgrzał publiczność przed drugą połową. Gospodarze schodzili do szatni przegrywając 59-67, czyli tak naprawdę z idealnym wynikiem. Klasyką czwartkowej nocy w wykonaniu Blazers jest bowiem odwracanie losów spotkań i na identyczny scenariusz zapowiadało się także tym razem, a sygnał do ataku dał Wesley Matthews. Batum gets the assist, which he does on a regular basis. He averages just under 6 a game. W roli głównej wystąpił jednak nie Matthews, a jego kolega LaMarcus Aldridge. Podkoszowy był wszystkim, co najlepsze w drużynie gospodarzy i po tym jak w pierwszej połowie trafił 6 rzutów na 14 punktów, tak teraz w samej tylko trzeciej kwarcie zagrał dwa razy lepiej. 7-10 z gry i 15 oczek sprawiło, że Aldridge zmierzał po tytuł gracza meczu, a strata Blazers zmniejszyła się do wyniku 86-91. W decydującej odsłonie wystarczyło zaledwie 70 sekund, by gospodarze w końcu zasiedli za kierownicą, bo po serii 6-0 zakończonej tym rzutem Wesleya Matthewsa prowadzili 92-91. Od teraz trwała już walka kosz za kosz i w połowie kwarty role znów się odwróciły, bo to Nuggets byli lepsi 97-95. W odpowiedzi dwa osobiste trafił LaMarcus Aldridge i potem jeśli tylko Blazers zdobywali punkty, to było to równoznaczne z powiększonym dorobkiem ich podkoszowego. Nikt inny bowiem wśród gospodarzy nie trafił już w tym meczu do kosza, ale na szczęście dla nich Aldridge nie miał z tym problemu. Przez pozostałe 6 minut dołożył jeszcze 9 osobistych i 2 celne rzuty z gry, co dało mu kolejne 15 punktów. Dzięki pewnej ręce Aldridge'a Blazers prowadzili 108-105 na 25 sekund przed końcem i wystarczyło im w zasadzie wybronić akcję Nuggets. Goście próbowali wtedy trafić zarówno za 3, jak i za 2, ale żadna z tych prób nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Zamiast tego wisienkę na torcie postawił LaMarcus Aldridge, ponownie trafiając z osobistych, co sprawiło, że z dorobkiem życiowych 44 punktów, a także 13 zbiórek, poprowadził Blazers do wygranej nad Nuggets 110-105. Po wizycie w Portland zaglądamy teraz do Miami, gdzie miejscowi Heat grający bez Dwayna Wade'a podejmowali Los Angeles Lakers. Po pierwszej kwarcie wszystko szło zgodnie z planem i gospodarze prowadzili 30-27, choć tak naprawdę patrząc na to, co działo się w okolicach obręczy gości, był to najmniejszy wymiar kary. Miami wyglądało bowiem dużo lepiej od swoich rywali i ta opinia potwierdziła się zresztą już w drugiej odsłonie, w której tak jak w poprzedniej Heat raz po raz wykorzystywali dziury w strefie podkoszowej Lakers. Well, I think that's all part of the NBA trying to get fan participation.
situation. They need to know right away whether he can play. Na dzień dobry Heat zdobyli w pomalowanym 16 ze swoich 30 punktów, a w drugiej kwarcie mieli ich jeszcze więcej, bo na 27 oczek aż 22 pochodziły z gry jak najbliżej obręczy. Obrona gości zatem spała, a gospodarze trafiali w tym czasie co drugi rzut z gry i pierwsza połowa skończyła się korzystnym dla nich wynikiem 57-46. Po powrocie z szatni Miami nadal było o dwie długości przed Lakers i na 5 minut przed końcem trzeciej kwarty powiększyło swój kapitał do 15 punktów. Taka zaiszka była w zasadzie wystarczająca, by przyznać gospodarzom wygraną, ale dość niespodziewanie Lakers jeszcze próbowali zmusić Heat do wysiłku. Do końca trzeciej kwarty goście zmniejszyli straty do wyniku 75-85, by na początku decydującej ćwiartki zaliczyć serię 5-0 i zaczęło się robić ciekawie. Trener Eric Spoelstra musiał zatem wrócić do swoich gwiazd i przywołać z ławki najpierw Chrisa Boscha, a kilka chwil później LeBrona Jamesa. Ten pierwszy wszedł na parkiet przy 5-punktowej przewadze i jego szybkie 3-celne rzuty powiększyły kapitał gospodarzy do 10 oczek. Już po Lakers? Znowu nie. Goście, którzy ani razu tego dnia nie byli na prowadzeniu, nie dawali za wygraną i po serii celnych trójek przegrywali zaledwie 99-103 na niecałe 3 minuty przed końcem. Do tablicy ponownie zostały zatem wywołane gwiazdy Heat i raz jeszcze stanęły na wysokości zadania. Za 3 trafił LeBron James, kończąc zawody z 27 punktami, 13 zbiórkami i 6 asystami, a potem z pół dystansu przymierzył Chris Bosh, dla którego było to 31 oczko i Miami pokonało Los Angeles 109-102. Dziś poza dwoma spotkaniami wybrano też pierwsze piątki do meczu gwiazd, który 16 lutego odbędzie się w Nowym Orleanie. Głosami kibiców pierwsza piątka konferencji wschodniej wygląda następująco. Dwayne Wade z Miami Heat, Kyrie Irving z Cleveland Cavaliers, LeBron James z Miami Heat, Paul George z Indiana Pacers i Carmelo Anthony z New York Knicks. A tak prezentuje się dokładna liczba głosów dla każdego z wymienionych zawodników. W konferencji zachodniej pierwszą piątkę tworzą natomiast Kobe Bryant z Los Angeles Lakers, który jednak najprawdopodobniej z powodu kontuzji nie wystąpi w tym meczu, ale zagrają za to Stephen Curry z Golden State Warriors, Kevin Durant z Oklahoma City Thunder, Blake Griffin z Los Angeles Clippers i Kevin Love z Minnesota Timberwolves. Tak prezentują się wyjściowe składy na mecz gwiazd, a już za tydzień poznamy rezerwowych, wybranych już nie przez fanów, a przez trenerów. I skoro o tym mowa, to już teraz zapraszam Was na poniedziałek do przerwy na żądanie Ekstra, gdzie wspólnie z Michałem Górnym, Przemkiem Kujawińskim i Maćkiem Kwiatkowskim wybierzemy swoich zmienników do tego spotkania. Na dziś z mojej strony to wszystko. Bartek Tomczak, do usłyszenia.